Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modnych obcasach, sezon drugi. I dzisiaj, słuchajcie, ja wezmę przykład z modnych bohaterów, bo tak, wróciliśmy do siebie, tak, chłopaki mieli niespodziankę, byli bardzo usatysfakcjonowani, a my jesteśmy, tak jak widzicie, u siebie i ja biorę z nich przykład, bowiem oni ostatnio byli w Erebusie. Cześć. I tam pokonywali bossy, których ja nigdy nie pokonywałam, więc tam się później udamy. A dzisiaj, słuchajcie, wybieramy się w świat. Dzisiaj będzie tak iście przygodowo. O, właśnie tutaj. A tu, tutaj nas chyba nie było. Ja tutaj mam dość ciekawe oznaczenia. Tutaj we mnie strzelali stąd. O, bo coś takiego ja chyba nie widziałam. Tu jest w ogóle jakiś spawner zły. Może uzbroję. A gdzie ten? Jej, odwrócona. Na chwilę się obróć. Tu, nie tu. Gdzie ja tu miałam? O. Chodź, Staszek. Ja tyle tych młodych bohaterów oglądam, że ostatnio na niego nawet Biszek mówię. Ej no, ale pan zombie, a czemu ten... A, ty normalny jesteś? No. Czemu ja siedzę na koniu? Weź mnie, puść. Nie bij mnie tam, gdzie ty jesteś. No, nara. E, konie, mogę ten? Ja bym pewnie... Ej, ty nie, idź. Ja bym pewnie nie mogła, gdybym miała siodło. Wyrzuciliście chociaż coś fajnego? Nic nie wyrzuciliście. Mięso. Ło, jak się tu sadzą. A, do mnie. Staszek. Ja wiem, że ty zawsze pomocną osobą służysz, ale nie przesadzaj. Może jakieś wściekłe muchy tu są. Ujo. Wiecie co, ja może najpierw pójdę na górę jakoś. Na górze chyba... A, tu są tylko te sztandary. A, jeszcze są te. Sztandar sobie wezmę, że ja podbiłam to. Ale fajny banner. Gdzie to się bije? Dobra, przejdziemy tym mostem. Ale... A skąd ty się tu wziął? Że gdzieś skądś wypadli. Nie, myśmy w takiej twierdzy jeszcze nie byli. Ja bym to pamiętała raczej, nie? A, widzicie, jakie on sprytne, że oni sami sobie mogą tylko to otwierać. Tutaj od środka. A mają skrzynki. One chyba tam na górze hałasują bardziej. Żarło! Nara. Pa, pa. Ty, a dasz mi tą różdżkę? Ja bym chciała. Ja bym została taką walentynką, co? Z różdżką. Nie, fajnie tu jest. Się obawiałam, że znowu jakieś coś niefajnego, a tu fajnie jest. Dobra. Ja sobie właśnie pobiegałam wcześniej troszkę po świecie, żeby, wiecie, was nie zanudzać eksplorem. O, znalazłam parę lokacji, zaznaczyłam i mamy. Ło! Nara. Mają wściekłe psy! Kto tam ćpa? Ale jeden jest normalny, widzieliście? E, co ten ma w... Co ty tam miałeś w łapie? On linę miał! Czemu wy w ogóle psy pszenicą chcecie karmić? Przecież one by zdechły z głodu. Ale zanim tu wejdę, ja chcę tu zobaczyć. A, tutaj jest to, skąd myśmy przyszli. Dobra. Patrzcie, jak Sygauga siedzi. Widzę, że my oboje celni. Tak bardzo. Dzień dobry. O, wy tacy bardziej wytrzymali. Aha, tam sobie zaraz pójdziemy. Wow. To był lak roku. Kto ciągle we mnie próbuje strzelać i mu nie wychodzi. Dobra, ja tu na razie się powstrzymam, wiecie? O, cześć! Ja nie wiem, czemu wy wszyscy poubierani jacyś. A sobie weźmiemy. Jeju, czy mi... No nie wiem, strzałka... Strzałka, tak. Strzała mi skądś wypada, czy jak? Ale od kiedy wy tacy mocni jesteście? Ja biorę Bertę. Po co się w końcu robiłam? Ała! Jeju, ja myślałam, że to... Ło, a to... To ty się tak cieszysz na mnie.
Ej, to jest jakiś taki... Idź. A pan... Licz? Ale to taki inny licz, nie? A co pan tu robisz? Ty... Jakie fajne małe coś! Żeby to jeszcze do mnie nie pełzło. Nie bij we mnie. To się na ciebie nabiłam. Ale pokaż, to coś... Ale coś się z tego robi? Nie, z tego się nic nie robi. No to są fajne banner. Dobra, co wy tu macie? O! A ten? Rosary to nie jest przypadkiem różaniec? Ja sobie mogę to gdzieś zaczepić? No to jest nick ten, nie? Czekajcie, no się kiedyś to tak czepiało? Nie. Nie wiem, co ja z tym mogę zrobić, ale fajne. Podoba mi się, że tak powiem. Dobrze, Amu, gdzie moje jedzonko? To jest kurczak. Nawet mocno nie zgłoniłam przy tej walce. Wiecie co, pozabieram sobie to. Zawsze może się przydać. Ogólnie to ja na dzisiejszy odcinek chciałam, słuchajcie, przygotować farmę. A tu, że coś, czy nie? Aha, dobra, nie. Bo stwierdziłam, że mam tyle tych nasion, nie? Że można byłoby je jakoś wykorzystać. O Jezu, duch! Myślę, co mnie tu straszy. Bo mam tyle tych nasion, że stwierdziłam, że można je... Staszek! Wykorzystać, nie? Na hodowlę. Aha, tędy weszłam. Tu jest przejście. I zrobić sobie taki ogródek. Tu nic nie ma. Ale nie zdążyłam, więc dlatego dzisiaj mamy przygodowy odcinek. Chodź, Staszek. Nie obrażaj się. W dobrej wierze cię łomotnęłam. O. Cześć. O. To jest właśnie tu fajne, żony siedzą. Aha, to z tej strony. Cześć. Cześć. A, tu stołówkę macie. Co na obiad? O, pan kucharz, przepraszam. No, w sumie chciałam pana zabić. O, węgielek zabiorę. Zaraz, bo mi się już nie mieści. Kto mnie tam... Możesz mnie nie łupać z tyłu? Dziękuję. Ja ci tu tylko kuchnię z węgla okradam. Złota i węgla. I tyle. O. Dobra, zabieram. Żarcie mnie pogardzę. Co to melony jakieś takie twarde? Ja się mieczem łupię szybciej. Ale nie chcę. Dobrze, bo ja tutaj już prawie 10 minut jestem. Fajna lokacja, podoba mi się. Tyle, ile, że... O, a tu sypialnia. Po co ci wełno w łapie? Tyle, o ile... A, to z tamtej strony. Dobra. Ja chciałam jeszcze na inne lokacje pójść dzisiaj. Bo ja troszkę tego poznajdywałam ostatnio. A jeszcze chciałam do Robali iść. Właśnie ubić to, co chłopaki ubili. Chciałabym potem wyglądać jak szkaradnie, jak Wojtek. I on da to straszyć. Dobrze, a tu? Dzień dobry. A, tu ten snajper siedział, nie? No, tam niżej też chyba byliśmy. Dobra, myślę, że możemy sobie odpuścić, słuchajcie, tutaj już tą lokację. Wydaje mi się, że ja większość tu ubiłam, no. Stachu, spadłabym. Ta, tutaj też. A nie, tu nas chyba... Tu nas nie było. O, tu jest kowal. Tak na dobrą sprawę. Oj, weź umrzyj. Ile ja cię będę klepać? Nie, już znowu nie mam miejsca. No musiała sobie zrobić czysta z podpisem powrót. Albo po prostu powywalać to, co faktycznie nie jest mi potrzebne. No i oczywiście znowu żarcie. Nie, oni jacyś tutaj niedożywieni byli, czy jacy. Czekajcie, o tej skrzynki. No, nie przeglądałam. O, można iść spać. A tu? Czekajcie, bo tu jakiś jest. To jest chyba ich prywatna kopalnia jakaś. O, jest łóżeczko dla mnie. Ja sobie zabieram. Czy ja będę mogła spać? Będę mogła spać, fajnie. Myślałam, że ten, że są za blisko i nie będę mogła. I standardowo pozdrawiam Pietruszkę, który zawsze na nagraniach do mnie pisze. Dobrze.
Więc to by było na tyle z tej lokacji. Weźmy sobie... Nie. Byliśmy... My jesteśmy na H. To była hacienda. Tutaj coś, na górze. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie na górze? A, wiem, tu są takie budynki nad nami. Stachu, o to. Ale ja nie mam budulca, to sobie je odpuśćmy. Mamy jeszcze coś. O, coś takiego właśnie. Bo nie wiem, czy w czymś takim byliśmy i co to może być. Aha, zombie słyszę. Ale tak od góry spróbowała, obrazi się ktoś. O, i pająk. A to chyba jest źle zrobione. Ej, ja chcę mój. Oddaj. Staszek, możesz się tu nie wtrącać. Dziękuję. Aha, to jest tylko taki jakby dungeon. Ale jest skrzynka, zaraz zobaczymy. Aha, a tu jest... Złaś. Tutaj wy siedzicie, dobrze. A co w skrzyneczce? Serio? Spodziewałam się czegoś lepszego. Dobrze, hacienda, tu. O, tu było fajne miejsce znalezione, bo tak. To jest tu, co przed chwilą byliśmy bodajże. Albo tu. Tak, tu nam śpiewa ptaszek. Poza tym właśnie mamy wioskę NPC-ów. A obok jest jeszcze wieża. I czekajcie, a tutaj jest jeszcze coś takiego. A, jeszcze była jedna lokacja. No. Dobra, skoczymy sobie tu. I pójdziemy sobie na... Wiecie co? Dobra. Wracając będę musiała gdzieś wyrzucić się do jakiejś skrzynki. Żółw straszy. I wziąć budulec, bo będę potrzebowała do robali. Serio? Tu nic nie ma? No po co ktoś to postawił, żeby stało? Jestem zawiedziona. Pierwsza lokacja taka fajna, reszta co? Czekajcie. To? Nie, stąd szłam. Tak. Może to? Tak, to. O tu. Mi się wydaje, że ja to gdzieś widziałam, ale ja kompletnie nie pamiętam, co to może być, więc się tutaj wybierzemy. O, jest zejście. Zapowiada się dobrze, nie? Znaczy, to... o, skrzynka, nie chcę. Nie. A, to sobie życzę. Myślę, jak ja stąd bym wyszła normalnie, gdybym modów nie miała. Słyszę, jak pająki drepczą. A, ty, Stachu. Ej, no! Bo ja tu przyszłam... Ja tu nie przyszłam się kręcić w kółko. A tam nie było przypadkiem jeszcze zejścia po prostu niżej, a ja polazłam, bo chciałam. Tędy? Ej! Zgubiłam się 5 minut temu. O, tu. Nie, no nie ma zejścia. Ja już taka oferma jestem. Dobra, czekajcie. Tu są schody, tak? Zejdź, Stachu, bo ja sobie robię sama... Mówię, zejdź. Bo robię sobie sama... O, widzicie, że... No. Ja może tutaj tak bardziej wykopię. O, dajcie. Boże, jak to hałasuje. Nie, ja chcę kurczaka. Nie, ja chcę porządek. Ale tam jest niezły Mordor. Gdzie ten mój kurczak? Dawaj. Nie, ale coś mi mówi, że... Nie wyskakuj mi na twarz. A nie, jest zejście. Myślałam, że trzeba się jednak kopać. Jej, słyszycie te małe przebierające nóżki?
O, znacznik, to mi się zawsze przyda. Zwłaszcza, że ja teraz będę polowała, słuchajcie, znowu na zająca. Ja chcę sobie... Cześć. Chcę sobie zrobić takie te do wykluwania jajek od zająca. Dobra, jest kolejne. Przylazłeś ze stąd. Fajne to jest, taki troszkę labirynt. Taki... Był w takim jednym filmie, tylko nie pamiętam tytułu. Ogólnie to ja chciałam wam dzisiaj poopowiadać o filmach, które ostatnio oglądałam, ale jestem tak zaaferowana tym, co się tutaj dzieje, że no nie ma jak, nie ma kiedy w ogóle. Coś tak ucichło podejrzanie. Ale to nie tu. Dziwo, nie w tą stronę poszłaś. To jest znak. Wow, 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 panie! O! Dzień dobry. Nie, spadaj. Dzień dobry, zostałam Mordor? Oj, zostałam. No, Staszek, jak chcesz się bić, to proszę bardzo, ja poczekam. Bo ja wiem, jak twoje bicie się skończy. Złaś. Zawsze pierwszy się pcha, a potem jęczy. Ratuj mnie. Ja jak Maciek w sumie. Serio na górę? Nie jestem przekonana. Nie wiem, że... Ała, ty! Ja co? Rozpadaj. Że jestem już na jakimś poziomie odpowiednim. Znowu wyjście? Ile tych wyjść tu było? Ja miałam problem z jednym. Tu coś ucichło, to pewnie ślepy korytarz. Halo? Stachu, spadaj. Co to za masakra się odbywa? O której ja nie wiem. Możecie stąd sobie darować. Dziękuję. Co tam powybuchało? Zresztą to nie pierwszy niekontrolowany wybuch w tej serii. Wojtek do dzisiaj wspomina... Ej. Tego przesławnego creepera, co mnie wysadził. I mój szok. Ej, ale nie wiem, weźcie mi, napiszcie, tutaj jest coś, jakiś... Nie wiem, jakby to napisać. Miejsce, do którego ja powinnam dojść, bo coś tu będzie wartościowego, czy nie? Aha, bo ja w tym momencie wyszłam. I wiecie co, i my sobie już całkiem chyba wyjdziemy stąd. Tak, wyjdziemy sobie. Tam nic nie ma. Aha, to co byliśmy przed chwilką. Tam są zombie małe. W sumie nie byłam tutaj, na tym nie widziałam, że to jest taki ładny widok. Okej. Dobrze, słuchajcie, to ja myślę, że możemy sobie wrócić w tym momencie do domu. Na spokojnie. I wybrać się do Rubali. Halo, proszę się uspokoić, gro. No my się wybieramy do Rubali. Ja jeszcze najpierw pójdę, sobie zostawię szpargały, które mam przy sobie. Znaczy, jakąś randomową skrzyneczkę. O. Bo ja już tam wyczaiłam też w świecie Rubali tych dwóch bossów, których chciałabym ubić. I będziemy z nimi walczyć. Ja ich nawet nie widziałam tak na dobrą sprawę nigdy. Staszek! Ja cię proszę. To jest naprawdę bardzo pomocne. Masz takie straszne parcie na szkło, że głowa mała. Nie wiem, po kim ty to masz. Na pewno nie po naszym Staszku. Nasz Staszek jest bardzo zacnym człowiekiem. Muszę wrócić na jego kanał w końcu. Dobra, tutaj ziemnior. I tak, i tam sparę... O, się przyda. Dobrze, śmigamy do Rubali. Na szczęście daleko nie mamy. Człowiek by się może spać położył? A zresztą po co? Dobra, tu są Rubale. Zejdź. Dziękuję. A dobra, w sumie po co ja będę szła? Sobie pójdziemy
Tu jest pierwszy boss. Tylko właśnie nie wiem gdzie. O, tu. I nie wiem, czy on będzie... Chociaż czekajcie, ja sobie zajrzę tu na dół. Nie, tu nie widać. Bo tutaj tego to ja znalazłam przez całkowity przypadek. Bo się nie spodziewałam, że tutaj może być boss. Ja szukałam tego drugiego bossa. Bo ja z tą tarantulą nie walczyłam nigdy. Dobra, czekajcie, on mi się zniknął. Ale jak będę wyżej, to będę miała ogląd sytuacyjny, nie? Teraz mnie martwi odgłos lawy. Uff, już się przestraszyłam. Dobra, jesteśmy wyżej. O, może tu? To tutaj nie działa. Mogę tak? Dziękuję. Dobra, wody może na razie się pozbędę. Gdzie ty możesz być? Gdzieś ty w las. Jak ty wyglądasz? Się może tak bardziej ubezpieczę, chociaż nie. Ja bym chciała mu się przyjrzeć, może tak 5-60, nie? Jeszcze wyżej? Nie, w tamtą stronę bardziej jak patrzę. Teraz zniknął. Co, w dół gdzieś? Nie, naprawdę nie wiem, czego szukam. Ja, na dobrą sprawę, mogłam to przecież sobie sprawdzić na necie, jak to coś wygląda, czego ja szukam. Nie no, bo wyżej już przecież nie mogę, prawda? Jezu, pod lawą się tu gdzieś schowało. A tam nie jest przypadkiem? Nie, to jest drzewo. A to? Bo ja tego nie widziałam. Czekajcie, gdzie mi się to teraz będzie świeciło? Nigdzie. O nie, tam mi się świeci. To rzeczywiście on w tej piramidzie siedzi. Bo na przykład tarantula siedzi w takim wielkim drzewie, o którym ja wcześniej też nie widziałam, prawda? Że coś takiego jest. Idź stąd, idź stąd. Czekajcie, bo ja tego dziadostwa nie lubię. Papa. Wow! A, to jest fajne! Ja tu chcę. Mam nadzieję, że mnie nie zje, ale ja tu chcę. Na, Staszek pierwszy. Skacze i się cieszy, że o, jak wesoło. Co to, to, to? Mogę to zbić? Chyba nie. A to? To też nie. Tu jest jakieś wejście? Ja tu jakiś... Słuchajcie, uważajmy tu, bo tu lawa jest. Idź stąd! Czymkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś. Au! Jakie obleśne! Zabierzcie to! W ogóle to są jakieś inne spawnery. Co to jest? To było jakieś truchło. Co ja się tu zaczynam bać? Ja się horrorów tak nie boję, jak tutaj tych odgłosów. Fajne. O! Ja myślę, skąd dziadostwo tu hałasuje. Nie chcę tam. Ja chcę tu do środka. Czekajcie, muszę... Muszę... O! Ten odgłos pul, pul, pul. Tu jest fajnie, ale ja nie wiem, jak... Mam się tam dostać. Ała! Spadaj. Pul, pul. O, czekajcie, o tu skrzyneczkę widzę. A to nie to, co Wojtek ostatnio znalazł?
Nie wiem, straszne to są odgłosy. Nie, a może tędy, słuchajcie, jakoś... Dojdziemy. Stachu, czemu ty udajesz, że mnie atakujesz? Nie, woda wróć. Woda się może przydać. Idź! Jakie bestie obleśne. Tam łazi coś po suficie. Przyjdziesz? Idź stąd. Oddaj oko, bo jesteś fajne oko. Czekajcie, bo teraz jakbyśmy może do środka tego labiryntu bardziej szli. Wypad. A może my tymi korytarzami mamy tam wejść, co? Tu nie. Tutaj mamy kolegę. Dwóch. Nara. Ja bym chciała to zobaczyć. Za tego gościa co prawda achievementu chyba nie ma, bo jest za tarantulę tylko. Ale ja go chcę ubić. Ja się tu podjarałam strasznie. Tak trochę nie... O! Fajne. I odgłosy straszne. Może jednak tym... Ja mam wrażenie, że ja całkiem już koło przeszłam. Nie, czekajcie, tego ciemnego chyba nie było. Ja jestem tu, gdzie byłam. Z drugiej strony. Serio tego nie dam rady rozłupać? To halo, jak ja mam się tam dostać? A może ja, słuchajcie, czekajcie. Spadaj. Ja mogę tam coś włożyć? Nie, może ja tutaj mam coś włożyć. Nie, może te oczy? Nie, no, nie mogę. Nie wiem, no, naprawdę kompletnie jak tu się dostać, ale fajna lokacja. Co ja tutaj zrobię? Tu. Żeby wiedzieć. No spoko jest. Może rzeczywiście mam wszystkie te labirynty przejść w koło. O, tutaj jeszcze zdechlik. No chodź, umrzyj. Bo ono musi być tutaj w tym środku. A... Aha, tutaj tego nie rozkopię, bo się zamienia w lawę. No, au! Serio? No i super. Dobra, nie chcę tego, ja chcę amu. Dobra, wiecie co? Czemu ja nie mogę... No... Ja sobie na razie to odpuszczę. Nie, może chłopaki to znajdą, to będę wiedziała, jak tutaj się dostać, co z tym zrobić. Bądź, nie wiem, może to po pokonaniu jakichś bossów dopiero można tu wleźć? Z tego, co słyszałam, to tutaj jest 6 biomów i każdy inny, nie? Może każdy ma swojego bossa. Dobrze, teraz jesteśmy tu. I tu jest tarantula. Tylko teraz pytanie, w którym ona była miejscu. Ja chyba później w tamtą stronę szłam, czekajcie. Tak, ona tam jest, o. Nawet ją widać. Ha, to teraz się trzeba do niej dostać. Co prawda do niej się dość prosto dostaje. Jednakowoś tam będzie obleśnie. Jej! Dawno tutaj w tym świecie nie byłam. W ogóle jakoś mało go eksplorowałam, no... Sami wiecie, co to za świat. Tak. Komarze krew. Którędy ja najbliżej przeszłam? Chyba tędy gdzieś, nie? Idź! Idź. No macie, nawet jak ja bym... Co mnie tu... Idź stąd. Nawet jak ja bym chciała sobie most zrobić, to nichuchu, bo przecie o. Lata. Co mnie trzyma? No, jeszcze w piasek wpadłam, jasne. Sobie zrobię sama przejście. Wypad. O, i tutaj są... A to obok jeszcze jest ten. Crash Room. To też jest boss. Nieźle. Czemu lecisz za mną? A, tu jeszcze skorpiony. Dobra, wozimy, słuchajcie, tędy tutaj. Tak sobie trzeba samą przejście zrobić.
Okej. A! Sio! Idź! Won! Czemu ja tak zgłodniałam na śmierć? Coś mnie... Krew... Ten komor ze mnie krew wyssał, czy jak? Dobra, bo ja chcę tutaj... Czekajcie, mam mega laga teraz przez te potwory wszystkie. Dobra, ustabilizujesz się, czy nie? Dobrze, kochani, wracamy. Ja musiałam się oddalić, bo jest tyle tutaj tych maszkar na razie, że ja nie wiem, czy jestem w stanie tutaj wejść bez lagów. Na pewno nie mogę nic zbić. W sensie w kwestii bloków, bo przed chwilą próbowałam. I to wywołuje straszne lagi. A, ile was tu jest? Czemu mi ciemność zapanowała? Staszek! Dobra. O, mam gacie. Fajnie. Ja pierwsze co rozbijam to... Ej! Won! Jeszcze z góry jakieś gałgany mi lecą. Nie! Wow! Nie, ja uciekam. Ja sam na razie sobie idę. Ja to jakoś z dalsza ubiję i... Nie wiem, możemy w kolejnym odcinku pójść sobie. Na tą masakrę. Patrzcie, ona... Patrzcie, to jest Staszek. I Staszek jest bardzo dumny, że jest na odcinku. Dziękuję. Mówię. Ona tam na górze siedzi, więc ja może po prostu te dolne spawnery sobie powybijam, a na nią pójdziemy w kolejnym odcinku. Zresztą napiszcie, czy chcielibyście. I jak wiecie, jak dostać się, nie do Staszka, tylko do tamtego labiryntu, to też dajcie znać w komentarzach, a wtedy tam się wybierzemy. A te gałgany to trzeba chyba na odległość najpierw gdzieś ubić. No. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!